Słuchajcie, parę dni temu dostałem maila, którego chciałbym wam pokazać. Dzień dobry. Zabij się. Drogi autorze tej uroczej wiadomości. Prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę z tego, że mógłbym w 5 sekund obrócić tego maila przeciwko tobie. Pośmialibyśmy się z ciebie i zapomnieli o temacie. Ale doświadczenie mi podpowiada, że to jest pewnego rodzaju wołanie o pomoc. Więc posłuchaj, mam następującą propozycję. Napisz do mnie z tego maila jeszcze raz, podaj swój numer telefonu, ja do ciebie oddzwonię i umówimy się na godzinne zajęcia na koszt firmy, na których pogadamy sobie o tym, co cię w życiu boli i spróbujemy wspólnie odnaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji, żeby było ci w życiu po prostu trochę lżej. Ja nie jestem psychologiem, ale robię takie rzeczy od wielu, wielu lat i myślę, że wspólnie coś wymyślimy. Co ty na to? Daj mi w końcu żyć, daj spełnić moje sny i przestań myśleć, że wiesz lepiej, czego chcę. Nie umiem sprostać, wiem, twym wymaganiom, lecz już nie chcę się. Skoro edukacja przez niewątpliwie wysokiej jakości zabawę idzie nam tak dobrze... O, dziękuję, panie Maczku. Dziś na konkursie z biologii miałem pytanie, czy bieluń dzięciarzawa jest rośliną trującą. Gdyby nie pana odcinek na ratunek 112, w którym dwie koleżanki otruły podejrzanego o podkradanie jedzenia w pracy, to miałbym to pytanie źle. No to pouczmy się dalej. Ale zanim uratujemy komuś cztery litery, dwa słowa od patrona tego kanału, bo do każdego peceta, którego w sklepie Computronic kupicie do 16 czerwca, możecie dobrać monitor Samsung Odyssey 70% taniej. Check it out now, the funk soul brother. A ja już teraz zapraszam na misję ratunkową. Miałam najtrudniejszy telefon mojej dotychczasowej pracy. Wróciła kwiatemca. Trzydziestokilkulatkowie Marek Dryński i Paweł Borkowski pracowali w międzynarodowej korporacji. W swojej firmie czuli się już wypaleni i niezdolni do walki z młodszymi, doskonale wykształconymi, czekającymi na wymarzony awans kolegami. Na szkoleniu firmowym w Londynie poznali menadżera z Holandii, który opowiedział im o modnej ceremonii indyjskiego wywaru, która odbudowuje zasoby energii i daje zastrzyk do walki i życia na wyższym poziomie. Indyjski wywar, który odbudowuje zasoby energii i daje zastrzyk do walki i życia na wyższym poziomie? Co? W tej wypowiedzi kluczowa była informacja, że chłop, który to opowiedział, był z Holandii. Już mi się podoba. Ja już mam dość tego wszystkiego, tej stagnacji. Wiesz, kiedyś to ja zdobywałem szczyty, koronę Europy, Mont Blanc, pływałem kajakiem po Czarnogórze. To oni w Czarnogórze mają palindromy? A sraup jest ten ich kajak! My mamy Kamila Ślimaka! Wiecie, Kamil Ślimak to od tyłu... będzie jebany przez handlarzy indyjskim wywarem, tak samo jak my. A teraz, nie mam siły na nic. A mam dopiero 36 lat. Marek, proszę cię, przecież ty też jesteś w dołku. Masz depresję. W firmie wszyscy mówili o depresji Marka. Facet się wypalał. Nie no, oszalałeś? Jaką depresję? Pamiętasz, jak Oliver wspominał, że jego znajomy miał wypalenie zawodowe? A jego znajomy z kolei miał próby samobójcze i po wywarze się odnaleźli. Za świata. Dawajcie mi ten wywar, bo ja już chyba wiem, dlaczego Kevin Costner tańczył z wilkami. No dobra, a powiedz mi, a skąd ty niby znasz tego polskiego niby szamana? To jest znajomy znajomego. Wiesz, on organizuje elitarne spotkania dla VIP-ów. To są małe kameralne grupki, takie 5-6 osób około. Nie. Na takie coś nigdy w życiu się nie zgodzę. Nie będę brał udziału z obcymi ludźmi w takim spędzie. Ja myślałem, że zorganizujesz coś tylko dla nas. Czyli jednak rozważasz wzięcie udziału w ceremonii? Ale tylko jak będziemy sami. No, ewentualnie z tym polskim niby szamanem. Obaj liczyliśmy na cud. Na to, że ten magiczny wywar zmieni nasze życie.
Sami nie potrafiliśmy podjąć pewnych decyzji, no ale potrzebowaliśmy zmian. Po weekendzie na polu golfowym w poniedziałek Marek wciąż zastanawiał się nad propozycją Pawła. Perspektywa kolejnego ciężkiego tygodnia w pracy przytłaczała go. Ale zobacz, która jest godzina, a ja muszę jeszcze się przygotować. Ja tu oszaleję w tym domu. Dzieciaki, schodzicie czy nie? Możesz iść po te dzieciaki? No dobra, kochanie, już idę. Marek, Jezu, Marek! Marek, co się dzieje? Coś cię boli? Żery, chupeja, ma szansę dziś uczciwie zarobić? Jezu, to chyba zawał. Dzwonię po pogotowie. Marek, spokojnie. Marta, obawiając się, że Marek ma zawał serca, zadzwoniła pod numer alarmowy 112. Tego dnia w Centrum Powiadamiania Ratunkowego swój dyżur pełnił operator Andrzej Wolski. To on przyjął zgłoszenie Marty. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, operator numer 3. Czy mogę pomóc? Halo, z tej strony Marta Dryńska. Ja dzwonię w sprawie męża. On ma chyba zawał, dusi się, nie może oddychać. Spokojnie. Proszę powiedzieć, skąd pani dzwoni? Z naszego domu, Kordetka 6. On jest jakiś taki blady, nie może oddychać. A czy mąż zażywa jakieś leki? Tak, wali tyle koksu, że mógłby w pojedynkę dymić na konferencjach freakfightowych. Dzisiaj pomagamy dzwoniącym. Może ma nadciśnienie? Nie, jest zdrowy, to znaczy mąż ma depresję, leczy się, chodzi na terapię. I weź tu się teraz z kobietą dogadaj. Proszę pani, a czy mąż zażywa jakieś leki? Może ma nadciśnienie? Nie, jest zdrowy. Rozumiem. Całkowicie zdrowy. Rozumiem. To znaczy, ma depresję. Chodzi na terapię, bierze leki. Wczoraj jak byliśmy w Leroy Merlin, to pytał o linę, która utrzyma 90-kilowego chłopa. Jeśli buduje siłownię, to chyba zdrowy. A ile ma lat? 35 lat. Czy mąż wymiotował? Czy boli go w klatce piersiowej? Nie, on cały czas się dusi, nie może złapać w ogóle powietrza. Co ja mam robić? Miałem pewne podejrzenia na podstawie informacji, które podała kobieta. Wysłałem na miejsce karetkę, ale osobie poszkodowanej trzeba było pomagać na bieżąco. Proszę mi powiedzieć, czy mąż leży, czy siedzi? Obajtkuje. To znaczy? Dzisiaj leży, ale jutro może siedzieć. Nie może, stoi oparty o stolik. Proszę pomóc mu usiąść i niech pokaże, gdzie go boli. Marek, a może spróbujesz usiąść? Powolutku, poczekaj. Chodź. Spróbuj usiąść. Kochanie, a pokaż mi, gdzie cię boli? On się dusi, nic go nie boli. On się dusi cały czas. A czy może ma jakieś alergie? Nie, żadnych. Oprócz alergii na pyłki roślin. Rozum. I białko mleka krowiego. Rozum. I oczywiście orzechy arachidowe. Na coś jeszcze mąż ma alergię? Powiedz mu, że jeszcze na pierdolenie. Mąż mówi, że jest uczulony na seks. Na twoje pierdolenie. Haribo się zakrztusiłem, nic mi nie jest. Czy zauważyła pani, że puchnie? Nie, ale ja od razu przykładam zimne. Nie puchnie. Nie ma żadnej alergii. Do tej pory nie miał. Musiałem spróbować jeszcze jednej metody. Na tym etapie nie mogłem wykluczyć zawału mięśnia sercowego, ale do przyjazdu karetki nic innego nie można było zrobić. Proszę pani, mam podejrzenie, że mąż ma atak paniki. Proszę się uspokoić, bo tylko tak może mu pani pomóc. Niech pani spróbuje oddychać z nim, liczyć oddechy. Kochanie, a spróbuj oddychać, głębokie oddechy, spróbujemy razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bardzo dobrze. Czy mąż może mówić? Tak, ale z niego jest taka świnia, że tylko w Wigilię o północy. Oż, ty dawno śliwek oczami nie zbierałaś. A spróbuj coś powiedzieć. Powolutku, spróbuj. Nie bardzo mogę. Halo, już jest chyba trochę lepiej. Bardzo możliwe, że mąż ma atak paniki. Proszę go uspokajać i proszę pilnować, żeby powoli oddychał. Już lepiej? Lepiej ci? Szczerze mówiąc, to do dupy. Panie ratowniku, on mówi, że potrzebuje natychmiastowej kolonoskopii. Dobrze, zanim ratownicy przyjadą, proszę mu włączyć największe hity Eltona Johna. Już lepiej. Proszę się upewnić, czy męża nic nie boli. Jak, kochanie, już cię nie boli? Żery, chupeja, ma szansę dziś uczciwie zarobić? Szczególnie w klatce piersiowej. Może lewa ręka? Powiedz, może boli cię w klatce piersiowej, może serce, a może ręka cię boli? Nie, już jest lepiej, już nic nie boli.
On twierdzi, że już jest lepiej. Ja przepraszam, proszę odwołać tą karetkę. Spokojnie, pani Marto. Proszę się niczym nie przejmować. Bardzo dobrze, że pani zadzwoniła. Bardzo dziękuję. Kochanie, to najprawdopodobniej był tylko zwykły atak paniki. Zaraz przyjedzie pogotowie i potwierdzą, że wszystko jest w porządku. No ale po co pogotowie? Ja się już dobrze czuję, naprawdę. Ale Marek, oni się tylko zbadają. Spokojnie. Chyba ratownicy przyjechali, to ja się rozłączam. Lecę otworzyć drzwi. Dziękuję, życzę powodzenia. Marek, kochanie, siedź. Spokojnie, tak? Ja lecę otworzyć drzwi ratownikom. Przerażony swoim stanem zdrowia Marek postanowił się zgodzić na ceremonię indyjskiego wywaru. Liczył, że pomoże mu opanować panikę przed stresującą pracą. Kilka dni później Marek namówił żonę, aby w weekend odwiedziła z dziećmi jego rodziców. Powiedział jej, że musi popracować nad ważnym projektem. Tymczasem umówił się z Pawłem na indyjską ceremonię. Okoliczności były tajemnicze, jednak Marek liczył, że osiągnie emocjonalną równowagę. Równowaga, skręt mnie w tym pomaga! Ta biała twarz bardzo przypadła mi do gustu. Marek liczył, że osiągnie emocjonalną równowagę. Choć sam szaman wyglądał nieco niewiarygodnie, Marek wierzył, że jego indyjski wywar zmieni jego życie. Minęły 2 tygodnie. W rodzinie Dryńskich wiele się zmieniło. Marek zupełnie zapomniał o depresji i skupił się na nowych planach na przyszłość. Jednak jego żona była pełna obaw. Zobacz. To jest nasz nowy dom. Na łące, nad stawem. Wprawdzie trzeba go odremontować, ale zrobię to sam. Marek, ty zwariowałeś. Gdybym zwariował, to bym... jarał lolki i pił czaj z Winnetu z AliExpress skarbie. A kto spłaci kredyt za ten dom? Wiesz, jaka to będzie suma? Ale ja to wszystko przemyślałem. Ten dom sprzedamy, spłacimy kredyt, jeszcze nam zostanie na wyremontowanie tego nowego domu. A teraz posłuchaj uważnie. Super interes, hodowla i smażalnia pstrągów. Do tego łowisko. Zarobimy na tym fortunę. Aha, no świetny pomysł, rzeczywiście. A ta hodowla to gdzie? Węgorza to jest flaka w szkolnym kiblu, można dziabnąć, ale pstrąga to nie wiem. Martę zadzwoniła do rodziców Marka i zorganizowała rodzinne spotkanie. Idzie. Błagam was, porozmawiajcie z nim. Z nim jest naprawdę coś nie tak. On się musi leczyć, on musi zacząć brać lekarstwa. No, cześć mamo, witaj. Cześć, miło cię widzieć. Cześć, tato. A, cześć, Marek. Cześć, kochanie. Cześć. Słuchaj, Marta nas tutaj ściągnęła. Opowiadaj, o co chodzi, wiesz, z tymi pstrągami i w ogóle dlaczego zwolniłeś się z pracy. No ale tato, to jest bardzo proste. Ja w końcu do tego dojrzałem, że najważniejsze dla mnie jest szczęście mojej rodziny. A my nigdy nie będziemy szczęśliwi w tym pędzie, wyścigu szczurów. Ja chcę, żeby moje dzieci się wychowały w ciszy. Żeby miały kontakt z przyrodą. Synuś, ale dobra szkoła, a kino, a teatr? Marysia, pozwól mu powiedzieć, on dobrze mówi, no my też... Gdy Marek był mały, mieszkaliśmy pod miastem, a nawet na wsi. To prawda. Tata ma rację. Tego mi właśnie brakowało. Ja przez to byłem taki nieszczęśliwy. Mamo, no powiedz coś. No ja nie wiem, skąd w nim taka przemiana? No czy ty słyszysz, co on mówi? Zresztą, tato, pokażę ci coś. Pióropusz? Bizona? Nie, to by było za mało hardkorowe. On pokaże, jak go bierze cholera. Słuchajcie, wiem, że to zabrzmi dziwnie. Trochę mi wstyd. Ale ja byłem na takim spotkaniu z Pawłem, a właściwie to nie było spotkanie, tylko ceremonia. No my tam piliśmy indyjski wywar i ja się strasznie źle poczułem po nim. Ale facet jak jest z kolegami, to musi się napić, a po rozmowie z przyjacielem to niejednemu się rozjaśniło. Ale tato, Marek, jaki wywar, jaka ceremonia? Człowieku, ty masz 2 dzieci, opanuj się trochę, ty bierzesz jakieś narkotyki? Kilka dni później z internetu Marta dowiedziała się wszystkiego na temat indyjskiego wywaru, który tak bardzo zmienił jej męża. Zdecydowała się także go spróbować. Marta, sprawdź telefon, chyba Mensa dzwoniła. Po kilku dniach przyszedł zamówiony wywar z tym, że jako skondensowany w tabletkach. Po zażyciu tabletek z internetu Marta poczuła się bardzo źle. Po
Objawy nie tylko nie przechodziły, ale zaczęły się nasilać. Marta zaczęła się obawiać o swoje życie. Postanowiła zadzwonić pod numer alarmowy 112. Centrum Powiadamiania Ratunkowego operator Andrzej Wolski przyjął zgłoszenie Marty. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, operator numer 3, w czym mogę pomóc? Ja nie wiem, co ja mam robić, ja wzięłam ten indiański wywar. Tutaj jest pełno jakichś istot. Spokojnie, proszę powiedzieć, co się stało? Wzięłam ten wywar w tabletkach i strasznie wymiotuje, strasznie kręci mi się w głowie. Ja chyba umrę. Bez przesady, Indianie jakoś przeżyli. 7... Ale przeżyli. Jak się pani nazywa? Szybująca głupota. To moje indiańskie imię. Marta. Marta, a nazwisko? Czy ja umrę? Bardzo nietypowe, ale lepiej mieć czy ja umrę niż psikutas zes. Pani Marto, rozumiem, że pani się boi, ale proszę mi powiedzieć, gdzie pani jest? Chyba się zbliżam do krainy wiecznych łowów. A dokładniej? Wjeżdżam do Łodzi. W moim domu! Skąd oni się tu wzięli? Czego oni ode mnie chcą? Pani Marto, a jaki jest adres tego domu? Nie wiem, ale oni tu są, się boję, że mi coś zrobią. Pani Marto? Ale czy pani mnie słyszy? Marta straciła przytomność. Operator niestety nie poznał adresu poszkodowanej. Pani Marto, czy pani mnie słyszy? Halo, pani Marto? W mieszkaniu pojawił się mąż Marek. Marta, gdzie jesteś? Jestem w tipi. Na ipli? W tipi, debilu. Dobrze, już dobrze słyszę, że jesteś w tipi. Już odpalam kompa. O Boże, Marta, Marta, co się dzieje, Marta? Natychmiast postanowił zadzwonić pod numer alarmowy 112. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, operator numer 13. W czym mogę pomóc? Moja żona jest nieprzytomna, nie mogę jej dobudzić. Proszę podać swoje dane. Marek Zryński, Kordeska 6. Proszę mi powiedzieć, czy żona oddycha? Nie mam pojęcia, czy oddycha. Proszę sprawdzić. Jeśli nie wiesz jak, to posłuchaj mnie uważnie. Musisz nalać do miski wodę i włożyć tam jej głowę. Jak pojawią się bąbelki, to daj im jakieś zabawki, bo zobaczą jak to pisz żonę. Ja pierdolę. Kto z was wysłał karetkę na Kordecką 6? Ja, kobieta straciła przytomność. Przełączę rozmowę. Tak. Halo, proszę pana. Pana żona wcześniej dzwoniła. Ja odebrałem telefon, ustaliłem jej adres. Karetka już jedzie. Co się teraz dzieje? Bąbelki malują twarze, a ja szukam podpałki do grilla. Będziemy pozbywać się z... Będziemy tańczyć dookoła ogniska. Ona nie oddycha. Żona miała torsję. Proszę sprawdzić, czy drogi oddechowe są drożne. No ale jak? Proszę wysunąć żuchwę żony do przodu, ku górze. Marcinek, przynieś łom! Odchylić jej głowę do tyłu i zajrzeć do ust. Czy nie zalega tam treść pokarmowa? Uwielbiam taki formalny język w takich ekstremalnych sytuacjach. Łamiemy zasadę dekorum. Uwielbiam łamać zasadę dekorum. Panie Winnetou, proszę wysunąć jej żuchwę za pomocą narzędzia mającego postać stalowego drąga zaostrzonego lub spłaszczonego na końcu, służącego do rozbijania, kruszenia, podważania ciężarów i tym podobnych prac. Łomem, czaję. Doskonale. To teraz proszę sprawdzić, czy w jej ustach nie zalega treść pokarmowa. To raczej nie jest treść pokarmowa. Skąd ta pewność? No, bo wie pan, bąbelki poleciały szukać kików na kiełbaski, a ona leżała taka nieprzytomna. Czuję, że oddycha i ma drożne drogi oddechowe. W jakiej pozycji jest poszkodowana? Juwenaliowej ustalonej? Jest w pozycji półsiedzącej, na kanapie. Proszę zdjąć ją z kanapy, ułożyć w pozycji bezpiecznej na boku. Dobrze. Kochanie, wszystko będzie dobrze. Dobrze. Ale ona ma jakiś atak drgawki. Jeśli ona umrze, ja sobie nigdy tego nie wybaczę. Niech pan teraz o tym nie myśli. Proszę ułożyć żonę na plecach, spleść palce dłoni, wyprostować ręce w łokciach i wykonać 30 uciśnięć na środek klatki piersiowej. Uciśnięcia muszą być mocne, zdecydowane, na głębokość około 5-6 cm, a częstotliwość około 100 na minutę. Ale ile to jest 100 na minutę? Słuchajcie, jeśli kiedyś znajdziecie się w takiej sytuacji i nie będziecie wiedzieć, ile to jest 100 na minutę, to przypomnijcie sobie jeden z tych utworów. Ręce prosto.
prostopadle do podłogi. Mocne uciśnięcia, takie na 5 cm. To się akurat musi rozkręcić, ale jest najbardziej zalecane do ratowania żony. Naprawdę, ten utwór też się nadaje, tylko musi się rozkręcić. Marek wykonał polecenia operatora. Już zdawał sobie sprawę, że tylko jego działania mogą uratować żonę. To on był jej ostatnią nadzieją, zanim przyjadą ratownicy. 30. Co teraz? Co teraz? Teraz musimy wykonać 2 wdechy. Proszę odchylić głowę żony lekko do tyłu, trzymając palcami dłoni. Drugą rękę proszę trzymać na czubku głowy żony. Pod dom podjechali ratownicy medyczni. Dobra, co dalej? Zrobione. To pewnie ratownicy. Tak, naturalnych źródeł energii. To ja w takim razie mogę się rozłączyć. Dziękuję. Do widzenia. Dobra. Oddech w porządku. Co się stało? Ona coś brała? Ja pójdę i się rozejrzę w kuchni. Dobra. Proszę pana, to jest chyba to. Miało być Bee Gees albo Queen, a nie Daft Punk. Ja sam to ochyty. Tu pan tutaj sobie przynowy zapał. 2, 3. Idziemy do wyjścia. Okej. Czuję się strasznie. Przez mój egoizm Marta mogła umrzeć. Pewnie chciała zrozumieć moje decyzje i dlatego wzięła ten wywar. Tydzień później Marta została wypisana ze szpitala, a przez kolejne dni dochodziła do siebie w domu. Dryńscy postanowili walczyć o swoją rodzinę. Właśnie wracają z terapii małżeńskiej. W całej tej historii są też pozytywy. Marek zmienił pracę, przyjęli go do takiej małej, rodzinnej firmy, której wszyscy się lubią i bardzo dobrze znają. A ja postanowiłam, że nauczę się dla mojego męża przyrządzać najwspanialszego pstrąga pod słońcem. Czyli koniec końców wyszło, że... indiański wywar zadziałał. Dobrze dedukuję? God damn right. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie na ratunek 112. A dzięki temu odcinkowi już zawsze będziemy pamiętać, ile to jest 100 uciśnięć na minutę. Daj mi w końcu żyć, daj spełnić.